Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa w Polsce i na świecie nie możemy się z Wami spotkać osobiście na działaniach profilaktycznych w szkole, dlatego też postanowiliśmy jako Supeccy Policjanci przygotować dla Was krótki film o poradach związanych z bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu podczas wakacji. I pamiętajmy o tym, aby kąpać się w miejscach do tego wyznaczonych, strzeżonych, gdzie często właśnie występuje ratownik i musimy przestrzegać regulaminów i poleceń, które ratownicy wydają. Pamiętajmy, aby nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu oraz innych używek i środków odurzających. Ta porada przede wszystkim dla osób dorosłych. Jednakże dzieci, pamiętajcie, aby być pod opieką osób dorosłych i nie oddalać się od nich. Będąc nad jeziorem czy też nad morzem, ważne jest, aby nie zakłócać spokoju i porządku publicznego, aby nie zaśmiecać otaczającego nas środowiska. Pamiętajcie proszę, aby nie skakać do wody, ponieważ nie zawsze znacie miejsce i zbiornik wodny, nad którym jesteście. W momencie, kiedy będziecie, czy to właśnie nad jeziorem, czy też w innym miejscu i będzie możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego, pamiętajcie, aby korzystać z ich przeznaczeniem i z regulaminem. Wypożyczając sprzęt, pamiętajmy o podstawowym wyposażeniu, jakim jest kapok, którego należy założyć podczas pływania, a także bojka, która może nam uratować życie. Nie bądźmy lekkomyślni, zwracajmy szczególną uwagę na to, co robimy. W czasie wakacji wielu z Was korzysta z pieszych wycieczek. Pamiętajcie, idąc drogą, jeśli nie ma chodnika, idziemy zawsze lewą stroną. Dodatkowo, jeśli jest to zmrok, pamiętajmy, używajmy elementów odblaskowych różnego rodzaju, w tym kamizelek. W przypadku korzystania z hulajnóg, dyskorolek czy wrotek i innych łyżworolek jesteśmy traktowani zgodnie z przepisami polskiego prawa jako piesi. Dlatego też nie poruszajmy się po jezdni, ponieważ jest to miejsce dla samochodów. Na hulajnogach czy deskorolkach, czy również na wrotkach korzystajmy z placów zabaw, pump tracków czy skateparków, gdzie jest to miejsce do tego wyznaczone i będziemy tam się czuć po prostu bezpiecznie, gdzie nie dojdzie do żadnego wypadku czy też kolizji z udziałem samochodu. Każde dziecko w wieku 10-18 lat chcące jeździć rowerem po drodze publicznej powinno mieć przy sobie i okazywać na wezwanie policjanta kartę rowerową. Natomiast rower, którym się będzie poruszało po drodze publicznej, powinien być wyposażony w światło koloru białego z przodu, światło koloru czerwonego z tyłu, sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku, dzwonek i jeden sprawny hamulec. Polskie prawo nie wymaga od rowerzysty korzystania podczas jazdy z kamizelki odblaskowej, jak również kasku ochronnego, ale my policjanci proponujemy i apelujemy, aby podczas korzystania z rowerów na drogach publicznych korzystać z elementów odblaskowych, jak również z kasków ochronnych. Wakacje jest to czas, kiedy częściej spotykamy się ze znajomymi. Niestety, policyjne statystyki dowodzą również, że jest to okres, w którym młodzież częściej sięga po używki. Narkotyki, dopalacze, alkohol czy tytoń. Moi drodzy, mamy tylko jedno życie i jedno zdrowie. Wykorzystajmy to jak najlepiej umiemy. Nie dajmy się namówić kolegom na stosowanie różnych środków odurzających czy psychotropowych. Wiele osób przekonało się, że nie tędy droga. Wiele osób niestety w ten sposób straciło życie. Chcemy Was przestrzec. Pamiętajcie, dopalacze kradną życie, narkotyki niszczą je. Nie wyobrażamy sobie już życia bez telefonów i oczywiście internetu w telefonach. Moi drodzy, mnie ze słowem internet, oprócz tych dobrych rzeczy, typu fajna rozrywka, zdobywanie wiedzy, oglądanie filmów, kojarzy się jedno słowo – hejt. Jesteśmy po to, żeby walczyć z hejtem. Możemy to zrobić w jeden sposób. Kiedy zauważycie jakieś treści, które są na granicy prawa, świadczą o tym, że gdzieś prawo zostało złamane, że ktoś został obrażony, poniżony, że ktoś został wyśmiewany, albo wiemy, że komuś grożono. Moi drodzy, powiedzmy jedno nie. Wystarczy nie lajkować i nie udostępniać. W ten sposób ograniczymy falę hejtu.
Życzymy Wam udanych i bezpiecznych wakacji!